Jak się zakopiesz, będziesz cicho, mogę cię wylizgać. Gdzieś chłopaka? Gram ojca głównego bohatera. Zdarzenia, o których film opowiada i postać tego chłopca, to wszystko zdarzyło się naprawdę. Musisz być silny. Uciekłeś z getta? Już, Lela! O czym myślisz? O rodzicach. Miałem tę niezwykłą możliwość poznania pana, który te wszystkie rzeczy przeżył i szczęście, jakie miał, żeby w ogóle przeżyć te traumy. To jest coś nieprawdopodobnego. Leżałeś przed moimi drzwiami. Mało co nie zamarzłeś na śmierć. Kiedy byłem w Jerozolimie i poszedłem do Yad Vashem, byłem niezwykle zbudowany i wzruszony faktem, że 2/3 bodajże drzewek, które sadzi się sprawiedliwym wśród narodów świata, to są drzewka posadzone nam, Polakom, którzy tak pięknie zapisali się w tej trudnej historii. To jest ważne, że mimo tego wszystkiego, co tam się działo, ludziom starczało tyle odwagi, żeby być ludźmi w tym strasznym czasie. Powodzenia, mały. Będzie ci potrzebne. Jest ten dziurę? Nie. Jeśli jest tak, że film się mało że podoba, ale też tak oddziaływuje silnie na widzów, no to tym lepiej. To będzie kolejny tytuł w moim filmowym dorobku, który mam nadzieję trochę przetrwa dłużej niż mój na przykład żywot i gdzieś ktoś kiedyś jeszcze będzie oglądał i będzie to dla niego jakieś parę ważnych chwil w jego życiu. Musimy powalczyć o jego życie. Wybaczył mi. Więcej go nie zaczepiaj. Jesteś najdzielniejszym mężczyzną, jakiego znam. Zbyszek Zamochowski. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na film Biegnij, chłopcze, biegnij. Warto.